Renesans. Odrodzenie się czegoś. Odnowienie. Rozkwit. Dobry wieczór, dzień dobry, witam wszystkie trufle oraz tych, którzy ich szukają. Słowem wstępu, który jest dzisiaj bardzo ważne. Chciałem nagrać ten film, odkąd mam kanał na YouTubie, serio. Ale zwyczajnie obawiałem się o jego odbiór, plus troszeczkę nie byłem pewny wystarczająco jakby swojej wiedzy. Ale to dziś. W weekend brałem udział w pierwszej w Polsce konferencji Nauka Psychodeliczna, zorganizowanej na kampusie UW przez Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, m.in. Mestosława. Gratuluję. I doszedłem do wniosku, że nadszedł czas, by porozmawiać z Wami o tym, jak dorośli. Temat psychodelików to jest jakby jeden z takich, wokół którego krąży mnóstwo mitów i po prostu zwyczajnie zmyślonych historii. Na pewno muszę zacząć od tego, że nikogo nie namawiam i przestrzegam przed łamaniem prawa. To nielegalne. I może was wpędzić w kłopoty. Uważam jednak, że należy krytykować przepisy wewnętrznie sprzeczne lub po prostu niespójne z powszechnie dostępną wiedzą. Nigdy nie polecałbym i nie mówił pozytywnie o czymś, co uważam za niebezpieczne czy szkodliwe, tak? Dlatego nie reklamowałem nigdy papierosów, ani żadnych wyrobów tytoniowych, a w tym roku dorosłem na tyle, żeby stwierdzić, że nie chcę też promować alkoholu. Mimo że sam go piję, ale alkohol jest dużo niebezpieczniejszy niż nam się wydaje, a wydaje nam się, że nie jest i konsumpcja z roku na rok rośnie. Myślę, że również przez kampanię z influencerami, kiedyś też ze mną, z czego nie jestem dumny. Ale wiecie, lepiej późno niż wcale. Nie mam szans na monetyzację na takim materiale, więc porozmawiamy dzisiaj całkowicie wprost, ale chciałbym z tej okazji skorzystać i zachęcić was do pobrania aplikacji SkillUp, którą współtworzyłem i znajdziecie tam już ponad 150 lekcji na podstawie bestsellerowych książek. Od czasu wakacji dodaliśmy kilka naprawdę fajnych funkcji, wszystko działa pięknie i polecam, pobierz sobie z App Store albo Google Play. Mam dziś do was ważne pytanie. Czytam większość komentarzy. Mega cieszy mnie, że tyle osób podchodzi do tych filmów z otwartą głową i nawet jeżeli się nie zgadzamy, hej, to spoko, ale potraficie to kulturalnie wyrazić. Dziękuję. Jestem bardzo ciekawy, skąd wiesz o psychodelikach, LSD, grzyby, DMT? Po raz kolejny, bez oglądania, napisz, jak dowiedziałaś się o tych substancjach i jedną rzecz, którą o nich wiesz. Bez wypracowań, po prostu pierwsze skojarzenie, tak? Twoje pierwsze skojarzenie. Zatrzymajcie film oczywiście i napiszcie teraz dzięki. Przypominam też o subskrypcji. Zapraszam na moją grupę Acuszki oraz na mój Instagram Ermasny, na którym od teraz będę publikował zapowiedzi lub też małe podpowiedzi, jakie będą odcinki. Dobra, zaczynajmy. Emocje i błędy. Podczas plagi napadów na banki w latach 30. w Stanach Zjednoczonych 19 kwietnia 1936 roku amerykańska policja otoczyła i aresztowała gang podejrzany o przemyty, haracze, obrabowanie ponad 20 banków na terenie trzech stanów. Grupę 16 zatrzymanych przesłuchano, zamknięto, a następnie po pokazowym procesie większość wysłano na krzesło elektryczne, a część skazano na dożywocie, by dać jasny sygnał innym przestępcom, że wymiar sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nie będzie tolerował gangów. Cała akcja paradoksalnie przeszła bez większego echa, ponieważ świat i prasa były trochę zajęte tym, że naziści doszli do władzy w Niemczech. Ale po latach okazało się, że sprawa ma drugie, przerażające dno. Policjanci zdesperowani, by popisać się jakimś sukcesem, zataili informację, że tylko 8 ze schwytanych faktycznie należało do gangu. Pozostali byli meksykańskimi imigrantami, którzy zapłacili gangsterom, by dostać się do Stanów, po czym zostali przez nich uwięzieni, a ich rodziny szantażowane. Oraz byli tam dwaj przebrani sanitariusze, porwani i zastraszeni przez gangsterów. A gangsterzy niestety, jak się okazało, wiedzieli o obławie. Sprawa wyszła dopiero po wojnie, gdy jeden z pracowników więzienia, w którym wciąż siedzieli sanitariusze, zamiast po raz kolejny na polecenie dyrektora zniszczyć ich listy, przeczytał jeden z nich i zorientował się, że najprawdopodobniej to osadzeni są tutaj ofiarami. W ten sposób paru pionków i drugie tyle niewinnych ludzi zginęło lub spędziło lata w więzieniu z powodu celowego błędu wymiaru sprawiedliwości. Nieprzyjemna historia, niestety. Zdarzają się takie, a czasami nawet większe błędy. Na przykład wojna z narkotykami. Po 50 latach większość ekspertów i dziennikarzy jest przekonana, że był to gigantyczny błąd Richarda Nixona. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to
Konsumpcja narkotyków od czasu wypowiedzenia im wojny stale rośnie. Liczba śmierci przez przedawkowanie rośnie. Cena narkotyków spada. Liczba osadzonych w więzieniach z powodu posiadania jest olbrzymia. Na rynku pojawiają się coraz silniejsze substancje, ponieważ kartele chcą być bardziej wydajne. A często o istnieniu nowych narkotyków dowiadujemy się dopiero, gdy ktoś zginie. Ale nawet to wszystko nie jest jeszcze pełnym obrazem absurdu, który rozpoczął się ponad pół wieku temu. Jestem przekonany, że powinniśmy rozumieć takie błędy i antynaukowe podejście władzy. Dziś sytuacja powoli się zmienia. Najprawdopodobniej niedługo politycy będą przygotowywać nowe przepisy. I kto wie, czy znów nie sięgną po strach i propagandę. Kto wie. Dlatego potrzeba nam świadomych i krytycznie myślących ludzi. Miejmy nadzieję, że to ty. A teraz. Możesz też wiedzieć, co u dwójki sanitariuszy omyłkowo zamkniętych przez amerykańską policję podczas obławy. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że żyją. A druga, że walczą o swoje dobre imię, ponieważ są metaforą. Wymyśliłem tę historię z gangiem, żebyście mogli poczuć odrobinę empatii w stosunku do niesłusznie osadzonych i skazanych. Choć w naszym przypadku akurat nie ludzi. W latach 70. do jednego worka nazwanego narkotykami wrzucono grupę substancji i roślin, w większości uzależniających, części niebezpiecznych, ale niektórych po prostu niewinnych. I o nich jest ten film. Prawo versus rzeczywistość. Prawnie rzecz biorąc, narkotyki to po prostu substancje, które państwo uzna za narkotyki. Jest to o tyle wygodne, że może zmienić zdanie i wtedy już nimi nie są. Niedawno w San Francisco zdekryminalizowano posiadanie psychodelików pochodzenia roślinnego. Grzyby, peyotl, ayahuasca na przykład. Półtora roku temu stan Oregon zdekryminalizował posiadanie wszystkich narkotyków. Wow. W Czechach na przykład posiadanie małych ilości na własny użytek jest jedynie wykroczeniem. To nie znaczy, że to jest legalne, wciąż możemy dostać mandat, ale wiecie, nie będzie wjazdu na chatę, przeszukania, sanek itd. Więc git. Jak wytłumaczył nam dr Piotr Kładoczny z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w Polsce kwestie psychodelików reguluje ustawa z 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Narkomanię definiuje się jako stałe lub okresowe używanie substancji psychotropowych w celach niemedycznych, w wyniku czego może powstać uzależnienie. I teraz czas na pierwszą dawkę prawdy. Psychodeliki klasyczne, LSD, grzyby, meskalina, peyotl, DMT, nie są uzależniające. Naukowcy nie mają co do tego wątpliwości. I to może być dla wielu szok, bo w naszych głowach umieszczono je obok takich substancji jak kokaina czy heroina. Ale taka jest prawda. Po prostu nie czujesz powracającej potrzeby wzięcia ich. Ale to nie wszystko. Pod względem fizjologicznym psychodeliki nie są szkodliwe dla naszego organizmu. Nie mają dawki śmiertelnej, nawet kawa ma. Nie znamy ani jednego przypadku przedawkowania. Oczywiście są bardzo intensywnym przeżyciem dla naszej głowy, o czym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Poza tym powinny na nie uważać osoby z chorobami serca, ponieważ podnoszą nasze ciśnienie oraz ci, którzy mają w rodzinie historię chorób psychicznych, zwłaszcza schizofrenii, ponieważ są silnie psychoaktywne. Ale nie szkodzą naszemu organizmowi, naszemu ciału, w przeciwieństwie do wszystkich innych używek. Od papierosów, przez cukier, po kawę. Użyte w prawidłowy sposób nie szkodzą również naszej głowie, a mogą jej nawet pomóc. Tutaj możecie zobaczyć wykres liczby zgłoszeń do szpitala z powodu negatywnej reakcji na substancję psychoaktywną w Europie w 2018 roku z prezentacji Macieja Lorenza, z konferencji oczywiście, którego książkę. Czy psychodeliki mogą ratować świat? Serdecznie wszystkim polecam, zwłaszcza tym, którzy chcą zbudować sobie dobrą bazę do rozmowy na ten temat. LSD i psylocybina, czyli główne składniki magicznych grzybów, zaznaczone tutaj na czerwono, stanowią marginalną ilość przypadków w porównaniu chociażby do kokainy, amfetaminy czy nawet marihuany. W tym kontekście musicie też wiedzieć, że psychodeliki są umieszczone w Polsce w grupie P1, substancji najsurowiej zakazanych, uznawanych za najmocniej uzależniające i nie posiadające do tego potencjału naukowego, co jest wręcz absurdalne, zakładając, że mają niezwykłą historię i niezwykle obiecujące wyniki w leczeniu depresji,
lęku, stresu pourazowego czy uzależnień, założyciel AA Bill Wilson próbował psychodelików i powiedział: jestem przekonany, że doświadczenie z LSD bardzo mi pomogło. Podobno chciał je nawet zawrzeć w swoim 12-stopniowym programie wyjścia z alkoholizmu, choć szybko okazało się, że sytuacja polityczno-prawna temu nie służy. Właśnie dlatego w mojej historii o aresztowaniu mówię o psychodelikach nawet nie jako o uchodźcach, ale sanitariuszach. Dosłownie traktujemy tak samo substancje, które mogą nam pomóc wyjść z uzależnienia, jak te, które uzależniają. Zatem, cytując Piotra Kładocznego, to, co jest napisane w ustawie, niekoniecznie jest zgodne z nauką. To oczywiście ostrożny język prawnika, ale jeżeli potocznie przez narkotyki rozumiemy coś, co daje jakiś haj, ale jest szkodliwe dla naszego organizmu i stopniowo uzależnia, to psychodeliki klasyczne nie są narkotykami. I po 50 latach myślę, że powinniśmy mówić o tym wprost. Tysiące lat podróży. Z pewnością będę jeszcze wracał do tego tematu na swoim kanale, ponieważ historia i działanie substancji psychodelicznych jest naprawdę fascynująca i kryje wiele tajemnic. Dzisiaj przede wszystkim chciałbym pobudzić Waszą ciekawość do dalszego zgłębiania tego tematu we własnym zakresie. Zatem pojawi się sporo poleceń, podcastów, lektur, które znajdziecie w opisie, ale będę też o nich mówił, a na końcu umieszczę poradnik odpowiedzialnego podróżnika dla tych, którzy będą go potrzebowali. Wielu z Was psychodeliki mogą kojarzyć się z latami 60., kontrkulturą, hipisami itd., ale historia jest jakieś 9000 lat dłuższa. Zacznijmy od tego, że każda znana nam kultura, poza Inuitami, używała roślin do zmieniania swojej świadomości. Inuici to są Eskimosi i chyba rozumiecie, dlaczego oni akurat tego nie robili. Za tą obserwacją stoi Michael Pollan, światowej sławy dziennikarz i autor wielu bestsellerów, m.in. Jak zmienić swój umysł. Jednej z najlepiej napisanych książek o psychodelikach dostępnej na polskim rynku. Polecam! Z magicznych roślin korzystali oczywiście również Słowianie. Jak możemy przeczytać na blogu historycznym pianamorena.blogspot.pl jeszcze w XIX wieku. Łukasz Gołębiewski pisze o użyciu tych roślin. Do czarów używają ziół, szaleju, lulku, sawiny, bylicy. Wszystkie z wymienionych roślin zawierają silny środek halucynogenny, jakim jest hiosycjamina, używany co najmniej od IV wieku przed naszą erą na Półwyspie Iberyjskim. Znane były mieszanki tej substancji z piwem. Być może Słowianie zaprawiali nią tak zwany zielony miód, halucynogenny napój wykorzystywany podczas obrzędów. Najprawdopodobniej pierwotni ludzie używali substancji zmieniającej świadomość tysiące lat przed narodzinami Chrystusa. Czym zajmuje się etnomykologia? Etno, grzyby, myko, wiecie. Spójrzmy logicznie. Zbierasz sobie grzyby, jagody i nagle jedne z tych grzybów wywołują niewiarygodny efekt, jakby... Powiem jeszcze o tym efekcie. To chyba naturalne dla naszego gatunku, że się tym zainteresujesz. Tu możecie zobaczyć mocno psychodeliczny rysunek ze ściany algierskiej jaskini, datowany na około 4713 rok przed naszą erą. Tu grecka bogini Demeter dzieli się ze swoją córką Persefoną grzybem i na pewno chodzi o borowiki. Przecież są takie pyszne. Zatrzymajmy się na chwilę w starożytnej Grecji. Jak w swojej książce Klucz do nieśmiertelności. Historia religii bez imienia. Dowodzi Brian Murarescu. Podawany na greckich misteriach eluzyjskich, czyli tych najbardziej znanych ich rytuałach, napój nazywany kikion był właśnie psychodelicznym winem. Jak już wiemy, mieszanie napojów z psychodelikami zdarzało się w wielu starych kulturach. I na przykład, kiedy byłem na Gili w Indonezji, to tam wciąż grzyby podają w formie koktajlu. Trochę błotnistego, ale działa. Książka nie ma jeszcze tłumaczenia na polski, ale w opisie znajdziecie dwa fascynujące odcinki podcastów, w których wystąpił Murarescu. Zanim przejdziemy do tego, jaką funkcję mogły spełniać w tych rytuałach i co czujemy pod ich wpływem, muszę Wam jeszcze wspomnieć, a w zasadzie trochę się pochwalić, ponieważ kupiłem ostatnio jedną z najbardziej kontrowersyjnych książek XX wieku. Magiczne grzyby i krzyż.
Johna Allegro, brytyjskiego archeologa należącego do grupy 8 badaczy zwojów z nadmorza martwego, czyli dokumentów spisanych po hebrajsku, aramejsku i grecku, znalezionych w 11 grotach niedaleko zachodniego brzegu Jordanu. Zostały one napisane między drugim wiekiem przed naszą erą i pierwszym rokiem naszej ery, czyli w czasach powstawania największej religii świata. Ta książka zniszczyła karierę Allegro. Przez niefortunną datę wydania w szczycie nagonki na psychodeliki, no i oczywiście z powodu jej treści, ponieważ udowadnia w niej, i to co jest niesamowite, to fakt, że robi to tylko i wyłącznie na podstawie dowodów językowych, że początki chrześcijaństwa były mocno związane z psychodelikami, ale z czasem wiele szczegółów celowo zmieniono, by chronić te tajemnice przed Rzymianami. Dopiero zacząłem ją czytać, ale podobno jedną z takich zmian jest to, że owoc z drzewa życia, który otworzył oczy Adamowi i Ewie, nie pochodził tak naprawdę z drzewa i wcale nie był owocem. Szalone, prawda? Podobno z czasem wiele tez z jego książki zostało potwierdzonych, ale dostęp do tych manuskryptów jest niezwykle ograniczony i też wiecie, niewielu ludzi ma w ogóle wiedzę, by móc zabrać w tej sprawie jakiś konstruktywny głos, wiecie. Praaramejski, tak? Ale pogadajmy o konkretach. Umrzeć przed śmiercią. Jak powiedział Johann Wolfgang Goethe, jeśli poznasz śmierć przed śmiercią, nie umrzesz, gdy ona przyjdzie. Ale co to tak naprawdę znaczy? Przecież nie chcemy umierać, prawda? Prawda? Mówiąc poważnie, chodzi o to, że doświadczenie psychodeliczne jest często czymś, co pozwala ci spojrzeć na siebie, na swoje życie, jakby z zewnątrz, z zupełnie innej perspektywy i jest to nierzadko jednym z najważniejszych momentów czyjegoś życia. W odcinku o śmierci wspominałem wam, że DMT wielu ludziom przypomina stan śmierci klinicznej, który z kolei większość paradoksalnie wspomina jako doświadczenie pełne spokoju i niezwykłych wizji, fragmentów z życia podobnych do snów. DMT zajmiemy się w innym filmie, ponieważ to jest bardzo intensywny, ale krótki, bo zaledwie 10-minutowy lot, taka wiecie, miniaturka LSD, ale mocna. Stanisław Grof twierdzi, że dzięki temu DMT ma duży potencjał terapeutyczny, bo wiecie, sesja terapii na grzybach trwa zwykle parę godzin, co zwiększa cenę i zmniejsza możliwość przeprowadzenia ich na większą skalę, tak? Ponieważ oczywiście w trakcie całego tego procesu jest obecny lekarz albo osoba prowadząca lub szaman, tutaj już w zależności od tego, na kogo trafisz, no bo to wszystko dzieje się w tak zwanym podziemiu. Miałem okazję przechodzić sesje terapeutyczne zarówno z użyciem DMT, jak i grzybów, o czym wam też kiedyś opowiem. Ale wygląda to zupełnie inaczej niż taki klasyczny trip, o którym słów teraz parę. Marny ze mnie poeta, dlatego przesłuchałem Drzwi do percepcji Aldousa Huxleya. Bardzo polecam. Możecie kojarzyć go jako autora Nowego Wspaniałego Światu, drugiej najbardziej znanej dystopii po roku 84 Orwella. I według mnie wizja Huxleya jest znacznie bliższa i możliwa u nas na zachodzie. Orwella zostawmy Chińczykom, im wdrażanie go idzie naprawdę nieźle. Zacytuję wam teraz luźne fragmenty z tej książki w moim tłumaczeniu, więc proszę o lekką wyrozumiałość. Spojrzałem na kwiaty, których kompozycja zraziła mnie podczas obiadu i zobaczyłem to, co Adam pierwszego dnia stworzenia. Czyste istnieje. Idealne platońskie formy, ale nie odległe, tylko doskonałe same w sobie. Pierzaście żarzący się goździk, krokusy mieniące ametystem. Miejsce i odległość przestały mieć znaczenie. Umysł zajęty był intensywnością egzystencji, głębią znaczeń, relacjami wewnątrz wzorów, byciem i znaczeniem. Czasu jest pod dostatkiem. Oczywiście mogłem spojrzeć na swój zegarek, ale on był wtedy w innej rzeczywistości. Patrzyłem na meble, na krzesła, nie jako na obiekty z konkretną funkcją, na których mam usiąść i zacząć coś robić, ale z perspektywy ich form, czysto estetycznie, wręcz kubistycznie, rzeczy jawiły się nieskończone w swoim znaczeniu. Patrzyłem na bambusowe nogi krzesła, na ich niezwykłą tubowatość, na wypolerowaną gładkość. Spędziłem kilkanaście minut, a może wieków, nie patrząc na nie, ale będąc nimi, będąc sobą w nich, a dokładniej, ponieważ nie było tam żadnego ja, będąc nie sobą, nie w nich.
Oko zachowuje trochę niewinnej percepcji dziecka, gdy kształty, ich sens nie były sztywno związane z pojęciami. Możemy spojrzeć na świat oczami artysty, które nie są ograniczone tym, co jest biologicznie lub społecznie przydatne. Myślę, że to piękny i adekwatny opis. Halucynacje to nie są jakieś obce obrazy, smoki, postaci, które, wiecie, wchodzą do naszego świata, naszej rzeczywistości. Tylko ten świat znany nam, który staje się znacznie jaskrawszy, znacznie piękniejszy, na nowo fascynujący. I czego by nie mówić, kurde, rusza się, tak? Tutaj coś się wygina, faktura zacznie się kręcić, chmury się strzępią, odległości mylą, ale nie z zaskoczenia, tylko gdy się im przyglądamy. Dlatego tak ważne jest, by wrzucić grzyby lub kwas na łonie natury. Miasto jest wtedy zbyt głośne i natarczywe, zbyt intensywne. Jak o psychodelikach pisał Albert Hoffman, który jako pierwszy dokonał syntezy LSD ze sporyszu, czyli grzyba rosnącego na pszenicy. Czujesz uczucie jedności ze wszechświatem, naturą i połączenie wszystkich bytów. To właśnie słynna śmierć ego, czyli stracenie poczucia samego siebie i nie chodzi tutaj o utratę kontroli, a pewne zjednoczenie z naturą i innymi ludźmi. W dodatku całe to doświadczenie jest oparte na śmiechu. Śmiejesz się tak, że to jest wręcz niewiarygodne. I nieraz ja miałem po prostu zakwasy w dziąsłach, kiedy wracałem po tripie ze znajomymi. Możliwa jest synestezja, czyli słyszenie kolorów, czy czucie barw, ale pamiętajcie, że tutaj już mówimy o dużej dawce. Ja na przykład nigdy nie przeżyłem czegoś aż tak niesamowitego. Jeżeli ktoś się obawia i chce po prostu poczuć, na czym polegają psychodeliki, proponuję zacząć od połowy, a nawet 1/4 dawki, tak? Będzie śmiech, podkręcone kolorki, ale bez żadnych szaleństw i tak dalej. Bez halucynacji pewnie też nie, przy 1/4. Nie chcę oczywiście zamieniać tego odcinka w reklamę, ponieważ, wiecie, w nieodpowiednich warunkach, z nieodpowiednim nastawieniem, z pewnością można się mocno przestraszyć, a nawet wpaść w panikę. Ale ze zdrowotnego punktu widzenia pamiętajcie, nic wam się nie stanie. To nie jest używka, która wam coś zabierze, ale może wam sporo dać. I skoro już rozmawiamy szczerze, to próbowałem w życiu kilku używek i każda z nich zostawia w tobie pewne poczucie winy, zjazd, kaca, otumanienie. Tu jest odwrotnie. Lot się kończy i masz czysty umysł, pełen pomysłów i przemyśleń. Czujesz, że sporo się wydarzyło i masz za sobą jakąś drogę. Być może to jest jeden z powodów, przez który psychodeliki nie są uzależniające, bo jednak to jest męczące dla umysłu i potrzebujesz chwili, by to ułożyć w głowie. Dlatego najlepiej nie robić tego samemu i porozmawiać pod koniec z ziomkami. A skoro jesteśmy już przy radach, poradnik odpowiedzialnego podróżnika. I dalsze polecenia. Do udanego tripa najważniejsze jest nastawienie i okoliczności. Otwarty umysł, relaks. Mogą być lekkie emocje i niepewność, to naturalne, ale lepiej nie strach. Jeżeli się boisz, poczytaj albo posłuchaj o psychodelikach. Na przykład na kanale Mestosława. Hej, polecam. Na pewno się uspokoisz. Wolne przez następne 6-12 godzin, w zależności od tego, co bierzecie. Grzyby 4-6 godzin, kwas 10-12. Choć wszystko zależy od dawki, tak? Dawkowanie dla grzybów macie teraz na ekranie. Ja zacząłem od 2,5 grama i było mocno, ale git. Kwasa najlepiej zjeść najpierw pół albo 1/4, jak mówiłem. Cały to duża, niesamowita przygoda. Po grzybach może was lekko boleć brzuch, to normalne, po prostu ciężko, są ciężkostrawne. Po jednym i po drugim możecie więcej sikać, bo ślinianki pracują intensywniej, więc więcej przełykasz śliny. Najlepiej tripować w dobrze znanym towarzystwie z kolegami, koleżankami, oczywiście na łonie natury, działka, miejsce, gdzie będziecie mogli pochodzić i poeksplorować. Ważna rzecz. Dzień. Wrzucajcie popołudniem, nawet przed południem, nie wieczorem. Najciekawsze wrażenia są wizualne i chyba nie chcecie, żeby było ciemno i nic nie było widać. Zwłaszcza, że teraz dni robią się coraz krótsze. Nie mieszkanie, nie miasto, przynajmniej nie na początku. Jeżeli już, to jakiś duży park. Uwaga z marihuaną, bo odpala tak zwane sprzęgło, w sensie jak weźmiecie w trakcie albo pod koniec i można się wystrzelić w kosmos. Nie walczcie z tym uczuciem, poddajcie mu się, wiecie, nic się nie stanie, go with the flow, jak to mówią. Odpalcie sobie stoper na początku, żeby wiedzieć, ile czasu minęło, to dam wam jakiś obraz sytuacji. Jeżeli jesteście większą grupą, polecam zrobić odliczanie, jak w podstawówce, każdy będzie miał swój numer i szybko się dowiecie, jeżeli ktoś się zgubi i pokrzepicie na duchu. Na konferencji kupiłem sobie jeszcze takie 3 książki i zaraz zabieram się do poszerzania wiedzy. Huxley uwielbiał psychodeliki. Z podcastów polecam zwłaszcza rozmowy Lexa Friedmana, są naprawdę genialne.
bawcie się odpowiedzialnie. Wiem, że ten odcinek mógł pozostawić trochę niedosytu, ale o to w nim chodziło. Widzimy się w kolejnej części już niedługo. Hej!